Piłkarze czwartoligowych Orląt Łuków na 14. miejscu zakończyli rundę jesienną sezonu 2015-2016. O przyczynach tak słabej dyspozycji łukowskich zawodników rozmawialiśmy z prezesem Tomaszem Tryboniem. Zapowiadał pan przed sezonem, że piłkarze czwartoligowych Orląt Łuków będą walczyć o awans do trzeciej ligi, a na pewno będą w czołówce. Tymczasem zajmują 14. pozycję i muszą bronić się przed spadkiem. No nie tylko ja oczekiwałem lepszego sezonu, także trener, zarząd klubu. Na to wpływ miało na ten słaby wynik, bo nie oszukujmy się, jest to no, słaby wynik. Parę czynników, przede wszystkim ludzkich. Kontuzje, były mecze, że po prostu jechaliśmy 12-13 zawodnikami zdrowymi. A już w późniejszym jeszcze okresie doszły osłabienia typu kartki. No i to wszystko spowodowało to, że zajmujemy 14. pozycję. Można powiedzieć, że końcówka rundy, ostatnie dwa mecze już były bardzo, bardzo, bardzo przyzwoite. Też trzeba dodać, że wiele meczów przegraliśmy w ostatnich minutach jedną bramką, gdzie przy odrobinie szczęścia te mecze mogły się zakończyć całkiem innym wynikiem. W niektórych meczach mieliśmy wiele sytuacji, nie mieliśmy napastnika. To też był jeden z powodów tego, że nie miał kto tych sytuacji wykańczać. Gramy przeważnie swoimi zawodnikami i młodzieżą. In plus wypadła łukowska młodzież, Rafał Jaworski, Filip Szcześniak, Dębia Kuba, Kamil Cunkała. To jest nasza przyszłość, która już chłopcy z rocznika 99, którzy już grają w seniorach i nie odstają umiejętnościami, nie ustępują umiejętnościom zawodnikom doświadczonym. Niestety nie potrafimy poradzić sobie z drużynami na przykład z Końskowoli, Werbkowic, Piszczaca, Kocka, Niedźwicy, Żółkiewki, Dorochuska czy Żmudzi. Kibicom łukowskim na pewno się to nie podoba, a budżet mamy jednak jeden z większych w czwartej lidze. Mi się to też nie podoba, ale to boisko weryfikuje czasami nasze możliwości. Zarząd zmienił w trakcie rundy trenera. Czy był to pana zdaniem dobry ruch i czy trener Suchodolski spełnia pana oczekiwania? Znaczy myślę, że czy to był dobry ruch, czy nie, to zweryfikuje życie. Na pewno należało coś zmienić. Trener Chudzik podał się do dymisji. A dymisja została przyjęta i myślę, że doświadczenie Andrzeja Suchodolskiego na pewno nam pomoże i myślę, że efekt końcowy będzie dla nas pomyślny. Doszło do zmiany trenera. Słyszy się w kuluarach, że może dojść do zmiany prezesa. Sam się poddam ocenie, bo przez zawsze w statucie klubu jest walne sprawozdawcze, które jest planowane w styczniu. A niech pan powie, jak klub stoi finansowo? Czy udało się wyjść z długów? Właśnie w tym roku zakończyliśmy pewien etap, można powiedzieć finansowy, bo zostały spłacone wszystkie zobowiązania pana Chruściela. Nieszczęśliwie przegraliśmy sprawę z panem Buncikiem, więc sytuacja klubu z tym, co była 3 lata temu, z tym, co zostałem, to jest dużo, dużo lepsza. Więc kondycja finansowa w tym momencie jest naprawdę dobra. Mamy podpisane na przyszłość już nawet umowy długoterminowe z wysokim budżetem. Co to znaczy, że przegraliśmy z panem Buncikiem? Musieliśmy oddać jakieś pieniądze? Tak, musieliśmy oddać panu Buncikowi. Pomimo wygrania w pierwszej instancji, pan Buncik się odwołał do Sądu Wojewódzkiego i Sąd Wojewódzki całkowicie uchylił wyrok pierwszej instancji. Nie będę z tym polemizował, ale mieliśmy zabezpieczone środki i te środki po prostu przez komornika zostały zwrócone panu Buncikowi. Jaka to kwota? To jest kwota około 40 tysięcy złotych. Niech pan powie, jakie ma pan plany wobec klubu na przyszły rok? Klub musi się zacząć przygotowywać do ekstraklasy w ponoszeniu ciężarów, co też jest kolejnym wyzwaniem i na pewno tutaj będziemy dążyli do wzmocnienia pierwszej drużyny seniorów, żebyśmy w przyszłym roku grali w czwartej lidze, nowej czwartej lidze. No ja życzę wszystkim kibicom, wszystkim mieszkańcom Łukowa zdrowych, pogodnych świąt Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego nowego roku, żeby był lepszy od tego, co było.